Także dotarłam tam, żeby zobaczyć. Z tej marki mamy ten zapach próbkowo w oli. Zależy jakie drewno. A coś z drewnem, nie wiem, jakiś ebony wood, drewno tekowe, takie bardziej rzadsze drewna. Ten w ogóle dla mnie za słodki. Jakiś tak cukrowo dosyć się odbiera. Tak, potem jest miód, cynamon, ewentualnie tutaj wanilia, ona jest bardzo pieprzna. Ale bardziej będzie podchodzić pod słodycz jednak. Pani nie odpowiada za zapach słodyczy. Znaczy zależy jaki, ale w większości przypadków nie. Z whisky. Jakiś najbardziej nieporównywalny. Z ekstraktowych Amazon Crivelli chyba najbardziej. Na pewno nie ut marakuja, nie że rozmawiam, bardzo się rozczarowałam. Ut też nie, ambr pieprzowo go mocno, nie za bardzo. Ładna jest w sumie tuberoza, dosyć ładny jest hibiskus. Zaraz jeszcze sprawdzę paczulę. Z nieekstraktowych to jest bardzo ciekawa róża, stąd z takim trochę efektem przestrzenno-mineralnym. Sprawdzałam też papirus, bładaczaj i absynt. Ja mam flakon osmantu z Maison Crivelli, poznałam też kiedyś Irysa. Zaraz sobie pasuję, że nie wiem, bo chyba miałam próbkę, ale za bardzo nie pamiętam. Dosyć mam nośników from the kitchen Holy Rose. Byłam w Galilu, oczywiście zeszło mi dłużej, ja już muszę iść, bo już jestem spóźniona, także będę musiała chyba odskoczyć w inny dzień, ale zaciekawiły mnie te książki składnie, bo to już wcześniej myślałam, tylko że po prostu jest taka pogoda, deszcz, nic się nie stanie, ale stwierdziłam, że nie będę tych książek zabierać w taką pogodę, po prostu w inny dzień bym musiała podjechać, zainteresował mnie liść porzeczki, nieśmiertelniczy i kocenka oraz jeszcze coś trzeciego, ale już nie pamiętam co. Było bardzo dużo różnych składników, a w ogóle już mi w zasadzie tak. Nad jednym zapachem się porządnie zastanawiałam, ale stwierdziłam, że jednak jeszcze się nad nim zastanowię, ponieważ jest to marka, z którą nie do końca mam podróż. Kiedyś miałam, jeszcze może jeszcze mam, jedną taką małą pojemność fabryczną. Mam też flakon Rose America, nie wiem czy on nawet jest dostępny teraz w Galilu. W każdym razie coś poznawałam jeszcze w małych ilościach. Nie do końca mi z tą marką, coś tam z Nui Nomad, nie wiem czy dobrze pamiętam nazwę marki, ale nie do końca mi po drodze. Ale właśnie z tej marki spodobał mi się ten zapach, z takim efektem ładnie praniowym. Poznałam też jeszcze w sumie jeden, dwa inne zapachy z efektem praniowym. Mocniej posprawdzałam markę Maison Crivelli, tak w zasadzie całościowo. I te klasyczne zapachy, te ekstraktowe, które są mi mniej znane, w zasadzie były mi mniej znane, bo miałam tylko próbkę jednego. Ale bardzo pobieżnie poznawałam, także posprawdzałam porządnie i będę pewnie jeszcze opowiadała w osobnym filmie. Pozwracałam trochę rzeczy takich, których nie znałam. Wokół generalnie te klimaty, które ja lubię, czyli różne mineralne, jakieś roślinne, wilgociowe. Jeszcze za pamięci z marki Garbua, chyba jak to się wymawia, jeszcze zapach ragu. Tam prawdopodobnie jest pewien składnik, który ma trochę liść figi, trochę liść pożyki w takim efekcie. I tam jest też taki trochę efekt, tam jest jakaś taka porcelana. Generalnie chód w całym tym efekcie. Ciekawe, aromatyczne, ale też muszę to sprawdzać. Natomiast pierwsze wrażenie pozytywnie. Generalnie właśnie ta porcelana, ta aromatyczność, listek fingi, trochę efekt liścia porzeczki.